Już jest lepiej? Tak? Może niech pani trochę poleży i trochę poczekamy. Dobrze? To teraz, jeżeli już jest dobrze, to po prostu spróbujemy usiąść. Niech pani poczeka. Dobrze? To niech pani chwilkę posiedzi, dobrze? Da pani radę zamać? Ja teraz przyniosę coś do jedzenia, dobrze? Ale nic nie ma, że na drodze głowy nie ma. Dobrze, to ja zaraz pani coś przyniosę. Wszystkie. Dobrze, może się pani napije. Nie wiem, miała pani obiadu, ja zrobiłam śniadanie dzisiaj rano. No właśnie, dzisiaj niestety nie tak, ale także pan mdleje, to w momencie, kiedy upada, to dobrze, żebyśmy ją asekurowali, żeby nie uderzyła się w głowę. Natomiast no jeżeli już upadła, tak, to w tym momencie musimy do niej podejść i unieść jej nogi do góry, żeby krew zaczęła dopływać do mózgu. Możemy ją oprzeć wtedy na ramieniu i złapać za kostki, żeby ją ustabilizować. I musimy rozgonić tłum, który no, zebrał się dookoła, tak? Poprosić o otwarcie okna, żeby był świeży dopływ powietrza do środka, znaczy do tej osoby. Po takim omdleniu, jeżeli ta osoba już się wybudzi, należy dostarczyć jej kalorii jakichś, czyli na przykład dajemy batonika albo kanapkę, jakieś słodkie picie, cukierka. I omdlenie bezpośrednio nie jest taką... Nie jest konieczne po prostu wezwanie karetki, nie musimy dzwonić na pogotowie, bo zazwyczaj wszystko samo wraca do normy. Ale ważne jest, żeby po omdleniu osoba jednak skonsultowała się z lekarzem, jednak z takiej codziennej praktyki, ponieważ różne mogą być przyczyny i powinny być zrobione jakieś badania krwi, czy wszystko jest w porządku. No chyba, że to omdlenie wyglądałoby jakoś inaczej, nie wiem, osoba cały czas by traciła co chwilkę przytomność albo nie mogłaby się wybudzić, no to wtedy oczywiście dzwonimy po karetkę.